Dzień dobry, witam serdecznie. Bieżąca analiza techniczna. Rozpoczynamy nasze spotkanie. Spoglądamy, co się dzieje na poszczególnych instrumentach walutowych. Potem przejdziemy oczywiście do surowcowych. Krótkoterminowo. Jedna z żółtych stref 10860 po raz kolejny jest testowana. Wczoraj mieliśmy małe wyhamowanie, w tym właściwie przedwczoraj małe wyhamowanie, nie, wczoraj, 29 w tym miejscu. Jesteśmy po dwóch falach dość jednolitych, więc próżno tutaj szukać jakichś korekt, więc ja zakładam, że ta seria. Biały świec, podejście do żółtego oporu to jest zdyskontowanie tej serii czarny świec. Jeżeli tak, no to być może opór 1,0860 jest na tyle istotny, że trzeba będzie spojrzeć na południe, albo inaczej rzecz to ujmę. Dalsze wzrosty są oczywiście mocno utrudnione, dopóki 1,0860 stanowi realną zaporę dla dla pobytu. Więc 109.30 chwilę jeszcze musi poczekać, bo musimy, musi zostać zweryfikowany ten pierwszy żółty kolor. Wskaźniki? No na razie nic tam nowego nie powiedzą, bo są w takich obszarach, których trudno w jakiś sposób je bezpośrednio interpretować, przynajmniej na interwale H4. To, co można byłoby zrobić, no to próbuję wykorzystać zielony obszar, ale nie wiem, czy mi się uda... Bo chciałbym wskazać, że na H4 mamy tutaj sekwencję wynikającą z pierwszego takiego sygnału dotyczącego słabości strony popytowej, czyli, nie ja wiem czy mi się to uda powiększyć na tyle dużo. Linia średniej kroczącej ze wskaźnika MacD wychodzi na zewnątrz słupków albo inaczej słupki histogramu, czy też wartość wskaźnika MacD jest mniejsza niż jego średnia. Więc to jest potencjalny przypadek. O który można by tutaj tak tak, czy wtedy to punkt przegięcia następuje. No ale do tego trzeba oczywiście taką by poczekać, bo nie, nie mamy skończonej świecy 4 godzinnej, więc e, zanim poznamy cenę close, to ona może być powyżej 1,0860. Fund brytyjski. 1,2330, No, powoli chyba przechodzi do historii. E, może się okazać, że będziemy mieli nową. Cenę maksymalną, patrzę na historię, no nie z tego roku, ale z dwóch miesięcy, bo 1,24,30 to były kwotowania ze stycznia. I właściwie od tamtego czasu, od końca stycznia, cena nie była w tych obszarach. Wyjście powyżej, no, oczywiście oddala wszystkie scenariusze spadkowe. Ja przypomnę, że można było je opierać dopiero o dołki 1.20, 1.80, bo to jest przestrzeń wsparcia, a ono nie zostało przełamane, więc sięgamy bardziej na północ. No chyba, że rzeczywiście tutaj nastąpi jeszcze jakiś punkt zwrotny, ale patrząc na bieżący kształt świecy, to raczej popyt jest tutaj dość agresywny. No zobaczymy. Tak czy tak, żółty... Zielony kolor i ten górny niebieski to są te, które mnie tutaj najbardziej interesują. E, idziemy dzisiaj na, do par związanych z dolarem, ale jako walutą bazową, czyli CAD Odbicie od 1,38, przełamanie 1,3670. To są argumenty podaży, które sugerują, że dalsza wyprzedaż dolara może mieć miejsce. 1,35 najbliższy możliwy przystanek, więc wracamy do koncepcji. Spadkowej. Ona została zanegowana w momencie, kiedy świece dzienne wyszły powyżej. Spotkowej linii trendu, czyli w momencie, kiedy 1,65 było przomane. No i zobaczymy w tej chwili, czy 1,65 tutaj powstanie lokalny dołek. Historycznie rzecz ujmując, tak. Popyt tutaj był dość mocno aktywny, więc ja się nie zdziwię, jeżeli tu się zakończy impuls i na przykład korekta będzie próbowała podejść pod 1,6670. Spadki poniżej 1,65 oczywiście sięgamy o jakieś 2,5 figury niżej, tak, bo to jest 1,6250 jako obszar, który Jeden będzie kolejny w spać. USDCHF, no tutaj nie za wiele się dzieje, mamy taki obszar trochę rozbudowanej konsolidacji, to już jest kwestia od początku grudnia. Ja staram się wykorzystać poziomy, które znamy z przeszłości, ale i obecnie one są gdzieś w miarę aktywne, czyli 0,9340 żółta strefa, która nie pozwala sobie zapomnieć, jako oporze. Niebieska 0,9230 to jest z kolei przestrzeń, której raz są szczyty, raz dołki, no ale ponieważ testowane jest to od dołu w tej chwili, no to ja zakładam, że tutaj może być punkt zwrotny w postaci skierowania notowań tutaj, gdzie pojawiły się te duże ruchy wzrostowe, czyli 0,91 to jest ten poziom, który lepiej chyba będzie widać nawet na wykresie dziennym. Na godzinowym, oczywiście, on też nie pozwala sobie zapomnieć. Trzy razy tutaj powstały lokalne dołki, więc myślę, że i tym razem powinniśmy zwrócić większą uwagę na to miejsce. Zostaje nam jeszcze USDN który odbił się od 132,50, to jest wykres godzinowy, ja przejdę na 4 czterogodzinówkę. Wcześniej pokonane 131 przez posiadaczy długich pozycji. Tutaj było taka próba utworzenia lokalnego dołka w tym pomarańczowym, pomarańczowej strefie, odbicie i testowanie tego od góry, no to jest właśnie zaproszenie. W tej chwili widać, że jest potencjalnie tworzony punkt przesilenia, czyli jeżeli to jest powtórka z historii, mamy tutaj już nie jeden, dwa, ale przynajmniej trzy punkty, a mogę ich tutaj nawet i więcej znaleźć. No to trzeba się czytać z tym, że dalsze wzrosty są ograniczone właśnie przez tą niebieską strefę 132.50. Więc może się okazać, że notowania będą kierowały się znowu z 131. Spojrzę jeszcze na wykres, wykres dzienny bo tutaj czasem znajdziemy też jakieś sugestie podpowiedzi. Nie, na wskaźnikach nic poza tym, że MACD Próbuje właśnie stworzyć odwrotną sytuację, do której tłumaczyłem przed chwilą, czyli że średnia kocząca wychodzi na zewnątrz, ale po stronie ujemnej, więc jest to pierwszy z sygnałów sugerujących, że popyt zaczyna być coraz bardziej agresywny. Ten wskaźnik oczywiście działa z pewnym opóźnieniem, ale większą dynamikę, większe, więcej argumentów po stronie wzrostu będzie można powiedzieć, kiedy MacD wejdzie w wartości dodatnie. W tej chwili to jest tylko taka sytuacja, która. No, może też być powtórką tutaj, tak? kiedy takie falowanie nastąpiło i wyjście średniej koczącej na zewnątrz wskaźnika Macedetko zapowiadało o pojawienie się korekty. No, wskaźnik jest wskaźnikiem, to nie jest cudowne narzędzie. Ono reaguje na zmianę ruchu ceny. Tutaj podobnie się zadziało za sprawą dwóch dużych białych świec. USD Nok Sięgam do niego po kilku dniach nieobecności z prostej przyczyny. Rysowałem RGR na 1080. Linia poprowadzona po dołkach przełamana. RGR praktycznie jest w całości został skonsumowany, bo wypełniona została przestrzeń z czarnymi świecami, czyli 1030 jako wsparcie jak najbardziej się tutaj z materiałem. No i pytanie, co dalej? No, wiemy, że to wsparcie, ta żółta strefa, ma tutaj dość dobrze zakorzenioną historię, więc można zakładać, że, że mogą się pojawić wzrosty nawet znowu do zielonego koloru. Ja mimo wszystko sięgnąłbym troszeczkę wyżej, ponieważ ten instrument jest dość drogi, więc może się okazać, że 1080 będziemy traktowali wkrótce jako podwójny szczyt. Do tego jest jeszcze daleko, no bo oczywiście musimy sięgnąć do dołka, który rozdziela, rozdziela te szczyty. No ale spadki poniżej 1,30 byłyby dość ważnym argumentem, żeby właśnie taki scenariusz podwójnego szczytu w ogromnej skali gdzieś tam zacząć przywoływać, więc to 10,30 tutaj powoli urasta do rangi dość ważnego elementu dużo wyższych struktur wykresowych. Temat surowcowy. Ja rozpocznę mniej typowo, aczkolwiek patrząc na godzinę, to może właściwie czy od kawy, ponieważ tutaj rysowała nam się formacja, formacja głowy z ramionami, gdzie ramiona są mniej więcej na tym samym poziomie 182-30. Przełamane wsparcie 175 i naruszona na razie linia szyi, to jest ta czerwona poprowadzona po dołkach. Ja tutaj już powoli zaczynam odkładać do dołu teoretyczny zasięg z tego układu, więc 155 dobrze nadaje się jako miejsce na kolejny dołek. No, zobaczymy, czy ta dzisiejsza przecena przepraszam, wczorajsza przecena, która się pojawiła, ta duża czarna świeca rozpocznie nam Jakieś większe tąpnięcie na rynku kawy? Jeżeli tak, no to wracamy do tych punktów odniesienia, które znamy. Ja przypomnę, że cała, cała fala wzrostowa to było 50% zniesienie, tam gdzie jest litera G w relacji do spadków, które liczyliśmy od wakacji z zeszłego roku. No właśnie, całe, zeszłe, całe półrocze 2000, drugie półrocze 2022 to była przecena, potem właśnie ten ruch korekcyjny. No i temat rzeka, czyli ropa. Eee, tworzenie trzyfalowej struktury wzrostowej z podejściem do 75. I wczorajsza czarna świeca idealnie mi tutaj pasuje do ruchu mierzonego, czyli do równości fal wzrostowych. Ja sobie to napiszę, e, bo to o, ja takie rzeczy raczej nie zostawiam i nie traktuję jako przypadek, tylko dla mnie to jest powtarzalny wzorzec. Za dużo widziałem już takich rzeczy, żeby przejść obok, czy też obojętnie nie nadając temu jakiejś skali ważności, więc ABC to z klasyczne oznaczenie liotowskie, Ja to oczywiście biorę tylko fragment tej teorii, ale kształt korekty tutaj pasuje, reakcja z dnia wczorajszego też. Fala C równa fali A to jest to właśnie linia f 100 Więc, no, jeżeli nie uda się wyjść powyżej 75, to ja będę kierował wzrok w stronę 64, czyli mamy 11 dolarów do wypełnienia białymi świecami. Wyjście powyżej 75, no to oczywiście powtórka z historii znamy konsolidację, która była rozciągnięta pomiędzy zielonym a niebieskim kolorem, ale. Wczorajsza reakcja podaży wydaje się mieć tutaj pewne znaczenie. Na ropie Brent sytuacja podobna. Tam troszeczkę zabrakło precyzji, bo 7925 dokładnie to jest linia f ale tutaj też myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że w jest równa fali A. Jeżeli tak, no to 79 ze wsparcia zamienia się w opór. Konsekwencje, zasady są ogólnie znane, czyli minimalny zasięg, tak, był mocno bezpiecznie, to jest 75 dolarów jako najbliższe wsparcie. Bardziej odważnie to jest nowy dołek, 70 dolarów. Ja tutaj jeszcze powinienem dodać z perspektywy wykresu 4-godzinowego jako wsparcie lokalne te dołki, które współtworzyły koniec fali B, czyli 72. Dolary. Czyli ewidentnie że widać, że są trzy przeszkody przed realizacją scenariusza spadkowego, czyli to jest kolor zielony, żółty, a potem to już kwestia tylko nowego dołka. No i ten nowy dołek, oczywiście, żeby się pojawił, to ja będę sięgał do 65 dolarów za baryłkę tego surowca. Złoto. Moja chorągiewka czy też trójkącik się rozrasta, więc tak naprawdę nie mam tutaj nic nowego do dodania. Bollinger się zawęża, czy widać, że 1960 jest jakimś poziomem, który na pewno ma znaczenie. On dla mnie miał dużo większe znaczenie, oczywiście, jako struktura szczytowa, gdzie pojawiały się punkty zwrotne po dojściu od Dołu. No, tutaj raczej w tej chwili ten wykres fluktuuje wokół 1960, nie dając jednoznacznej odpowiedzi, jak należy go traktować. Ogólnie, jeżeli cena zeszłaby poniżej zielonego, zielonej strefy, nie nadaje na razie znaczenia, czy to wsparcie, czy opór, no to ja będę oczywiście zwolennikiem wyprzedaży na złocie. Czy coś jeszcze? Zrobiliśmy kawę, to zobaczmy, co się dzieje na robuście. Mamy dość mocne naruszenie linii F100, czyli 2198-2200. No to już jest coś, co w jakiś sposób wskazuje, że aktywność popytu jest dużo większa. Jednocześnie też mamy naruszoną linię poprowadzoną po szczytach. Ona miała przynajmniej 3 punkty podparcia. A więc, jeżeli ten tydzień zamknąłby się tak jak w tej chwili, czyli powyżej 2150, no to Robusta ma szansę oczywiście sięgać gdzieś tam na wyższe poziomy. Jeżeli cena spadnie poniżej 2150, no to ja będę traktował ten wyskok jako rodzaj fałszywego wybicia. I myślę, że podaż będzie się tutaj dość mocno cieszyła i spychała cenę na południe. No ale to wymaga jeszcze troszeczkę cierpliwości i potwierdzenia. Też scenariusz oczywiście spadkowy, bo to fakt, że cena jest powyżej 2150, no to traktujemy tak jak w przypadku złota 1960, czyli możliwość skierowania wzroku do góry. Sięgam tutaj gdzieś do tych wykresów, jak to interpretować. Mamy cofnięcie, po czym dalszy rajd w stronę 2455. Więc może się okazać, że no, jesteśmy świadkami tutaj zmiany, a właściwie kontynuacji sentymentu po chwilowym, dość mocno rozbudowanej korekcie, tak? no, bo ona sięgnęła 2020. Temat indeksów: no, DAX widać ewidentnie, że czuje się coraz lepiej. To jest według mnie też pokłosie tego cofnięcia do 15 tysięcy i zweryfikowania go po raz kolejny jako wsparcia. To na wykresie dziennym widać, to jest kwestia dnia 24 marca. 15700 dzisiaj będzie pewnie atakowane, jeżeli to się uda pokonać, no to 16300 może stać się realnym celem. To są oczywiście jedne z historycznych szczytów, niewiele instrumentów pokonało tą barierę, o ile pamiętam Fucji, czyli UK100 do nich należał. Ale tam też nastąpiło później dość mocne cofnięcie, więc zobaczymy, czy w ogóle uda się wyjść powyżej 15,700. Jeżeli tak, no to tak jak mówię, 16,300 to jest kolejny przystanek. Będę też spoglądał oczywiście na wskaźnik RSI, który ma szansę na wykresie tygodniowym oczywiście znowu wylądować w strefie wykupienia, na wykresie dziennym troszeczkę jeszcze brakuje, więc jeżeli oba interwały w przypadku RSI pokażą tą samą informację, to będzie można doszukiwać się próby wyhamowania sekwencji biały świec. Nasdaq, no krótkie zatrzymanie wokół 12900, no i chyba trzeba będzie Tutaj rozpocząć poważną dyskusję, czy przypadkiem nie będzie wyjścia górą. Czemu? No, przypomnę, w przeszłości podejście do niebieskiej strefy i właściwie od razu tąpnięcie. Od razu tąpnięcie. Tutaj trochę zawahania, ale cena właściwie nie wychodziła powyżej niebieskiego obszaru. A jeżeli mówimy o aktualny przypadek, no to widać, że nawet jest problem ze zrobieniem nowego dołka, czyli minima. Z ostatnich kilku dni, czyli 12700 jest wybronione, więc tak długo jak cena jest powyżej, no to mamy układ wyższych szczytów i wyższych dołków na interwale, na interwale godzinowym, a tym samym też. No, ja nie mam tutaj jeszcze podstaw, żeby sięgać na południe, więc pierwszym sygnałem słabości to oczywiście byłby próba stworzenia e, przełomienia 12.700. Na razie na to się nie zanosi, patrząc na to, jak Europa reaguje na ten poziom US30. <laughs> Musimy wrócić do wykresu dziennego. 32,300 no to jest poziom, który będzie prawdopodobnie testowany i to chyba wcześniej niż się wszystkim zakłada za wcześniej niż wszyscy przypuszczali łącznie ze mną. A jeżeli cena wyjdzie powyżej 32 000, 33200, no to te scenariusze wzrostowe będziemy dość mocno eksploatowali. Ja przypomnę o spadkowej linii trendu, która tutaj dwa razy była testowana jako linia wewnętrzna trendu. No i chyba na wychodzi na to, że może ona stać się trampoliną dla byków. Ale o tym trochę więcej i odważnie będę mógł powiedzieć, jak poznamy reakcję albo brak będzie reakcji w zielonym obszarze, do którego zmierza ten instrument. SMP500. Mamy tak, trzy ceny, czyli dwie żółte i po środku zieloną. Ostatnio odbiły się notowania, ostatnio odbiły się notowania 500 od zielonej 3,950. Jest atakowany lokalna strefa 4070, o tym wczoraj więcej mówiłem, ale tak naprawdę nas będzie interesowało, co się wydarzy w żółtym obszarze, czy w okolicach 4150-4180. Jak tu powstanie lokalny szczyt, no to zostajemy w konwencji ruchu bocznego. Jeżeli nie, no to podobnie jak w przypadku poprzedniego instrumentu, mamy wyjście na zewnątrz z kanału, przetestowanie go z drugiej strony, więc teoretycznie. Po przełaniu 4150, ja będę sięgał do wyższych wartości, czyli byki no, stwarzają sobie szansę na opuszczenie tego ruchu bocznego dość długiego i rozciągniętego w czasie, ale jeszcze bym tutaj tego nie przesądzał, dopóki nie poznam reakcji niedźwiedzi na 4150. Co na to WIG 20? 1760 dzisiaj testowany. No, i tak naprawdę do tego poziomu zależy, czy będziemy mogli mówić o wyższych wartościach, czy też nie. Wysokość bieżącej świecy 4 godzinnej już znaczna. Nie wyklucza to oczywiście wyjścia powyżej zielonego obszaru. No i dobrze, jakby to wyjście było zrobione z takim przysłowiowym przytupem. Czyli coś takiego jak mieliśmy na początku, przepraszam, prawie w połowie grudnia, bo to 13 grudnia. Tak, żeby nie było wątpliwości, że. Ten opór zostaje pokonany, bo jeżeli tutaj nastąpi wyhamowanie, no tak jak to miało miejsce na przełomie grudnia, listopada, no to będziemy mieli tą wątpliwość, czy przypadkiem niedźwiedzień nie chcą tutaj spychać ceny do dołu. Ja przeciągnę sobie jeszcze linię poprowadzoną po szczytach, bo ona opisuje mniej więcej aktualną tendencję. Patrzę jeszcze na wskaźnik Bollingera, bo on też jest testowany przypomnę, że tak długo jak poszczególne świece są w dolnej jego połówce no to możemy domniemywać, że ten trend spadkowy jest w miarę silny i stabilny właśnie jesteśmy świadkiem testowania środkowej linii czyli MA20, to jest inaczej średnia kończąca dwudziestokresowa bo to jest element składowy oczywiście wstęgi Bollingera, te dwie zewnętrzne bazują na tej środkowej także to potwierdza oczywiście znaczenie zielonego oporu 1760 jako według mnie kluczowego dla tego instrumentu. Czy coś jeszcze z, z takich rzeczy wspomniałem dzisiaj o UK 100, czyli do Fucji, więc wracamy do niego. 7600 to jest testowanie na wykresie tygodniowym i dziennym dość ważnej przestrzeni. Wspomniałem, że tam był nowy szczyt. Tak, on się pojawił w połowie lutego, po czym cena się załamała. A wróciła w stronę 7200, więc jeżeli mówimy o dalszej kontynuacji wzrostów, no to 7600 jest najpoważniejszą przeszkodą dla tego instrumentu. Potem 7884, czyli ten szczyt z 2018 roku, więc może się okazać, że może nie dzisiaj, ale w tym tygodniu rozstrzygnie się też Sytuacja dla parkietu brytyjskiego i wtedy on będzie wiedzieć, czy będzie podążał ścieżką DAXA, czy też DAX ścieżką może inaczej, bardziej brytyjską, bo przypomnę, że DAX jest przed zrobieniem szczytu, a UK Sta już go zrobił w lutym, więc pod tym względem jest zapóźniony. No dobrze, to tyle, co ja przygotowałem w dniu dzisiejszym trochę nowości. Ja oczywiście też tutaj liczę i cały czas podglądam czata. Jeżeli Państwo macie jakieś sugestie, to proszę pisać, ja to będę uwzględniał w kolejnych naszych spotkaniach, tak żeby te nagrane wideo też odzwierciedlało potrzeby Państwa, nie tylko te obserwacje, które ja robię na podstawie oczywiście najbardziej aktywnych instrumentów. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.